Cześć! W dzisiejszym filmie kolejny odcinek z reakcjami pasażerów na Uberze. Tym razem postawiłem na elegancję, luksus, komfort, nowy Mercedes E-klasa. Jestem ciekawy, jakie reakcje wywoła tym razem mój nietypowy samochód, bo z reguły Merole nie jeżdżą na Uberze. Szybkie odkurzanie auta i można jechać do pasażerów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem pana kierowcą. Tak? Pan M. Pan M, to bo ja. Nie ma pan imienia, więc jest pan... Panem M. Dobra, do widzenia. Pogrzejemy. Sam pan jedzie? Sam. No to super, idealnie. Jakieś zakupki do tyłu? A nie, to już tak. Przegryziemy sobie w międzyczasie. Tak ja żartuję oczywiście. Nie będę panu jadł bułki. No, tu już jest kilku chętnych na tą bułkę, także łatwo nie będzie. Kurde, ale jak pachnie. Ja nie mogę. Półeczka? No mogę ten, mogę trochę to oddać. Nie, przecież żartuję oczywiście. Nie miał być Opel. Jest Mercedes, chyba dobrze. Dobrze, dobrze, nie narzekam. Biały samochód. Czy... I tak, widzę panią. Pani w dresie. Tak, tak. To jestem tym Mercedesem. Nigdy nie jeździłam takim samochodem, Boltem. Zazwyczaj jakieś prostsze. No to jest nowy Mercedes E-klasa. Bardziej właśnie postawiony na komfort samochód. Mateusz? No? Jestem twoim kierowcą, jesteś wojskowym? Nie, nie jestem. Ale jakby to czemu takie ubranie? Na SG jeżdżę. Dobra, wszystko mi wytłumaczysz za chwilę. Wsiadaj, śmiało. Kurde, tylko żeby nie strzeliło nam. Na pewno nam nie strzeli. Na pewno, nie ma gazu, nie strzeli. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, dobra, zapraszam. A z reguły jakie auta przyjeżdżają? Proste. To ten też jest prosty. No, nie wygląda. Z oknem w dachu. No, możemy otworzyć sobie. Tak zwana panorama. Już pomogę tylko. Super. Ej! Tutaj się dobrze. Nie jestem taka mała, wiesz? O kurde, bajka. Co, jest okej? Okay? Bajka. No. Jęko tutaj. Opel to nie jest, ale... No. O. To było przyspieszenie? No nie wiem, ja takiego autem jeszcze w sumie nie jechałem, więc dla mnie to jest... Dobre, już... nie? Jak ja sobie jeżdżę z Formobility, pewnie kojarzysz, może to Audi A3, to tam już szczerze się zaczynałem bawić. W sumie, bo jak zdałem prawko, to sobie wypożyczałem, bawiłem się. Przepraszam, pani Ola? Tak, tak. Robert z aplikacji, zapraszam, jestem pani kierowcą. A czemu to ma tylko jedne drzwi? To ja nie zamawiam... Bo to taki innym autem podjechałem. To ja zamawiałam inne. Do tyłu może wezmę. Boże, jakiego pieska ma pani? A nie nasika mi? Nie powinien, sikał przed chwilą. Możemy sobie nagłośnienie sprawdzić. Coś w radiu będzie? Choć chcecie swój wyrazić żal. No, proszę. To pozytywnie. Ile ma koni? Ten Mercedes? No. To nie jest sportowe auto, tutaj bardziej... W tym egzemplarzu postawili na luksus i komfort jazdy. Mhm. Jak ci się siedzi w ogóle? Super, wygodnie. No jest taki właśnie całkiem wygodny samochód. Fajnie, że jest ta panorama, bo... No jest fajnie. Fajnie. Taki klimat dodaje, nie? No jest super. Czekaj, czy ty masz jeszcze jeden pistolet? Tak, tam pistolet, dobrze widzę? Wczoraj był malowany nawet. Mogę zobaczyć? Oczywiście. Ale nie wystrzeli? Nie. Jest nawet. Ale tu dużo ludzi jest takich, ten no, wojskowy. Na 150 osób miało być dzisiaj. Nie znamy się trochę, jakby. Nie. Wiesz, jakby co. Dobra, nie płacisz nic. I już spokojnie. No, dam ci ten samochód, dam ci. No, dobra. Pokaż, mogę zobaczyć? No, zabezpieczony jest. O, on jest bardzo ciężki. No. Czy nie wystrzeli, mogę? Nie wystrzeli, jest zablokowany. A, dobra. A nawet jeśli... Aha, to jest tłumik pewnie? Znaczy miał być tłumik, ale wyszło przedłużenie po prostu. I co, to jest twoja pasja, praca? Jak to, co to... Nie, hobby. Oprócz jazdy, to czym się zajmujesz? Studiuję. A co studiujesz? Dziennikarstwo. Ja mam teraz przerwę, nic się nie dzieje na mieście, ale wy tą przerwę możecie wykorzystać na Instagrama i zostawić obserwację mojego profilu. Fajne zdjęcia, chociażby to zdjęcie pozamiatało internet. Kierowcy taksówek mają jeszcze Ubera, mają... Tak, Bolda, My Taxi, Freenow i tak, wszystko. Wszystko na raz, dokładnie. Ja generalnie mam tylko jedną, bo mnie na Uberze zablokowali, no, ale mam nadzieję, że mnie odblokują. Dlaczego? Nie wiem, totalnie. Nagle wchodzę i jest blokada. Okay. Ale na Bolcie na szczęście jeszcze jest.
Czyli co, testujesz samochody po prostu, tak? Tak. Czy jako reklama dla jakichś marek, czy jako... No, bardziej dla siebie, to znaczy tak, taka zajawka. To jest nowy Mercedes E-klasa. Ja jestem z Rosji, a nie z Ukrainy. Bardzo często właśnie z Ukrainy jeżdżą kierowcy na aplikacjach, no tak, nie? Tak. Spotkaliście się już nieraz? To 80% chyba tak. 3, 2, 1. No to nie wyrywa jakoś specjalnie. Nie, ale fajnie. Setki ma jakieś 6-7 sekund może. Ale to jest raczej takie autonomowe. No patrz, jedziemy teraz po dość mocnych dziurach. Fotoradar. Dzięki. A my jedziemy bardzo przepisowo. Nie no, nie tak to cieszę i tak, że, więc... Ja jestem, nie wiem, no, cieszę się strasznie, że się udało karnąć takim samochodem. Ogólnie skończyłam ekonomię. O kurwa, mać! Nie no, bez przesady. Nie masz choroby żadnej? Nie, tego nie chcemy. Bardziej bym się po Billing spodziewał. Jakim Billing? Jimmy. Dzień dobry, kierowca na Uberze. Miał być o Palmeriva, nie? Więc trochę lipa. Ale nie, źle, może być. Taki inny. Samochód? No. Jakby ci było jakoś niewygodnie, to tutaj masz, nie, możesz sobie zmieniać. Nie, chociaż ja zawsze lubię, wiesz, to siedzieć jak najbliżej i jak najwyżej. No to możesz, patrz, tutaj masz taką wajchę i do przodu jak tą wajchę dajesz, to leci ci sam do przodu fotel. Nie jest, okej. Okay. No, karabin mam na 100 metrów, że strzela. To całkiem dużo. No, dużo to jest. Ale co, myślisz, że nie boli? Mówisz, że nie boli? Boli. Tata we mnie strzelał, żeby zobaczyć, czy boli na daleko, czy nie. Do dzisiaj mam kulkę w szyi. Nie, nic nie płacicie. Nie ma takiej jakby... Zawsze, zawsze jak jeżdżę, to bez kasy. No bo raczej dla frajdy jeżdżę. To jest super hobby, to jest moje hobby, żeby jeździć na aplikacji. To pani na najbardziej nierozumiejących osób. Nie, spoko, możemy też... Milczeć. Milczeć, nie ma problemu. No nie. Jak jedziemy za darmo, to możemy pogadać. Okej, okay. Czyli taka jest scena rozmowy. To jest nowy samochód? Tak, to znaczy 2018 rocznik. A jaka jest w ogóle wartość tego auta? Dwa lata. No, z 300 tysięcy, może trochę więcej. Teraz mniej, nowy kosztował mniej więcej tyle. Teraz jest mniej warty. Ale... O Boże, no to tak trochę... No. Dużo. Tatuaże też masz, widzę. Tu masz tatuaż na udzie. Mam tu i mam na pośladku. Tak? Tak. A co masz na pośladku? Przegryzioną wargę. Aha! Pierwszy raz w takim samochodzie luksusowym siedzę. Poważnie mówisz? No. To jest nowy Mercedes klasy E. A tutaj co masz napisane? Two little things. Chcesz się z najmniejszych rzeczy. Jak? Enjoy the little things. Aha. Coś się z najmniejszych rzeczy. Rozumiem, tak. Tak. Fajne, w sensie, a na pośladku masz tylko wargę? Tak, na razie mam tylko wargę, planuję jeszcze atomówkę sobie zrobić na drugim pośladku. Bombę taką? Bombę chemiczną? Atomówkę. Z tego. Bójkę, bajkę czy brawurkę? Jeszcze nie wiem. To ty jesteś, czarne włosy masz, no, to może to czarną, to była jedna czarna. Bójka, albo adekwatnie do charakteru. Była taka jedna spokojna, jedna, no nie, lubię. Ale ja nie jestem spokojna. Tak? No to do ciebie pasuje. Zależy jeszcze w jakich sytuacjach. Tutaj to jest... Podgrzewanie fotela, tak? A, tak, od podgrzewania. Ile to jest, upięcie pasów, czy mi się wydaje? To jest turbo. Tak, to jest. A z samochodów, które testowałeś, które ci się najlepiej sprawdzały, które... To jest bardzo trudne pytanie. Jeździłem... Jeździłem jakąś tam już liczbą aut. Aventador był super. Lamborghini Aventador S Roadster. Ale tam wszystko było super. Jakby, no, tam nie było rzeczy, które... Oprócz kamery cofania, tam nie było rzeczy, która by była tragiczna. Kamera cofania jest tragiczna. W tym aucie jest 5 razy lepsza. Dlaczego tak jest? Znaczy, nie wiem. Jest, no, tragiczna? Nie, nie zainwestowali. Jest tragiczna jakość tej kamery. AMG GTR Drift, Maybach, Tesla S. I co, tutaj będzie w porządku? Tak, jasne. Dziękuję prześlicznie. Dzięki wielkie za przejażdżkę. Dziękuję
bardzo. To ja dziękuję. Jako taki gratis przejazd jest darmowy. Dobra, uciekamy. Możemy się wymienić Instagramami? Dziękuję bardzo, powodzenia. Dzięki również. Do widzenia. O, widzę. Niezła sprawa. Bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. No, do następnego. Cześć, trzymaj się. Dzięki wielkie. Cześć. Miłe zaskoczenie. Do zobaczenia. Cześć, pa. Koniec. Bardzo dziękuję firmie Lux Auto, która napisała do mnie na Instagramie i udostępniła samochód do nagrania. Jeżeli wy chcielibyście wypożyczyć ten samochód, no to więcej informacji w opisie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, no ale ważne. Pozdro. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa.